W dzisiejszym odcinku JJ'ka Farrell oraz Rogalik zmierzą się w turnieju wielkanocnym. Czeka na nich aż 4 konkurencje, a w każdej z nich mogą zdobyć punkty. Osoba z największą ilością punktów na koniec turnieju wygrywa 100 oraz drobną pominek, a niestety osoba, która będzie miała najmniej punktów, zostanie obrzucona jajkami. Pierwsza konkurencja polega na malowaniu jaj. Na mój znak zaczniecie malować jajka i kto pierwszy maleje wszystkie jajka w swoim kolorze? Nie otwierać! Odłożyć farby i pędzle. Kurde! Jesteście gotowi? Tak jest. Jesteśmy gotowi. Czas, start! Okej, okay, lecimy. Kurde! Za dużo farby wylałem na start. Pędzelkiem trzeba, tak? Kto wyleje farbę na stół, ten... Ten sprząta stół. Kurde, one się ślizgają w rękach. Właśnie, no. To nie jest takie wcale proste. Wow! Nie może być białych prześwitów? No, jak najdokładniej. A jak będzie biały prześwit, to nie liczy się. No, ale moja farba jest taka, że prześwituje. No to masz pecha. Jedno. Jak to pomalować? Okej. Okay. Ej, wasza farba nie prześwituje? Nie wolno tak! Nie była mówiona. Powiedziane, że tylko pędzelkiem. Tylko pędzelkiem, nie oszukuję, ja się pytałam. Ja no oszukuję. Nie, wygrywam. Nie, było powiedziane, że tylko pędzelkiem. Dyskwalifikacja! Trzecie. Dlatego pana. Nie no, już ty nas skończyłaś pierwszy. Koniec! A ile trzech jajek? Wszystkie. Koniec. Przegrałeś. Przegrałeś, jestem. Ja przegrałem. Krystian, było powiedziane, że nie ma malowania tym, rękoma, ja tylko pędzelkiem. Udowodnij. Jak będzie nagranie na kamerze, to się zgadza. Jest nagrane na kamerze. Jest nagrane na kamerze, jest. Dobra, to udaję, to maluję. Jedno? Co, pędzlem idzie? Ja po prostu mam pędzel przemysłowy. No nie moja wina, że mi się rękawiczki pobrudziły i troszeczkę mi się pomogło. Drugie. Możesz się nie wpieprzać w moje jajka? Okej. Bardzo widzę, jest zacięta rywalizacja. Moja farba prześwituje. Nie, moja też na ostro prześwituje. Ale ja się staram tak, żeby ja też właśnie każdą stronę zahaczyć, żeby nie było... Ja żadnego... tak samo, no zobaczcie. Ty już zostałeś dyskwalifikowany! Ty nie rozumiesz, że cały czas lecę pędzlem? Lecę pędzlem? Klaudia, czy on został zdyskwalifikowany już? Klaudia. Wydaje mi się, że tak. Po co okłamiesz? Wiesz, że mam niebieskie rękawiczki. Chcecie zobaczyć smerfetkę, zostawcie łapki w górę. Dobra, dwa. Ej, moja farba też prześwituje na ostro, nie? Ale moja gorzej. Jesteście daremni w tym malowaniu jajek. Ty jesteś daremny, jakbym chciała sobie... Ja pomalowałem każde pędzlem przed chwilą. Po pierwsze masz najlepszą farbę. Tak. Po drugie wymaziałeś się najpierw rękoma. Co? Co? Pokaż, czy rąk malowałeś. Nie. No pomazał mi na niebiesko, co on robi? Nie, dokładnie. Nie, możliwe to jest. Krystian. No nie dokładnie pomalowałeś. Pokaż. Zostaw moje jajka różowe, piękne, cudowne! Nie, to się w ogóle nie nadaje. Zobacz, jak ona pomalowała to. Ale nie rozumiesz, że ja moja farba prześwituje i nie da moja się inaczej. Moja też, no ja mam tak samo, nie no. Da się inaczej. No to jakim cudem ja przegrałem, jak ładnie mam wszystkie jajka pomalowane? Zepsułeś moje jajka. Mam to, no przecież ma być pomarańczowe, różowe. Skończyłaś? No skończyłam, bo on mi zepsuł. No to chyba musisz krzyczeć, jak skończyłam. Skończyłam! No nie, no to jest ładnie pomalowane na różowo. Kamień, nożyce, papier, kto wygrał? Ja jeszcze maluję, poczekajcie. A ty już przegrałeś. Jak to przegrałeś? No, ty jesteś? Ja byłem pierwszy, ty na druga, ty ostatni. Jeszcze nie masz jajko opcji, niebieskie. Nie ma opcji. Powiem tak. Krystian, zepsułeś wszystko. Mogliśmy od razu zagrać 3 po 3, a nie malować jajka. Dobra. Nie, bo wy nie ustalacie zasady dopiero w trakcie gry i tak się... No nie, powiedziałem na początku, tylko trzeba używać pędzelka. No to później wziąłem pędzelek i malowałem wszystkie. Musiałem na początku sobie je oczyścić z kurzu. Bo się farba nie lepiła. Ty nie oczyściłaś z kurzu i się nie lepi. 3 po 3. Nie, no niemożliwe! 3 po 3. 3 po 3, 3 po 3. Nie wygrałem! Mówiłem, że wygrałem, no! To jest niemożliwe, to jest nie fair totalnie! Wszystkie jajka są moje. Zabieram. Niemożliwe to jest, lecimy do następnej konkurencji. Konkurencja numer 2. Uczestnicy muszą trafić jajkiem do celu. Kto pierwszy trafi do celu, zdobyła 3 punkty, osoba druga 2 punkty, a osoba trzecia tylko 1 punkt. Jako, że przegrałem, to zaczynam pierwszy. Uwaga! Oj.
Zaczynaj pierwszy. Super! Justyna! Czekaj, oj, coś czuję, że mam bardzo dużo sprzątania, nie? Nie masz. O, panie! Blisko. Blisko było. Nie! Ale blisko! Dobra, będzie. Najgorzej, jak się jajka skończą. Oj. Słabiutko. Ale to boli! A wy się męczcie. Niemożliwe! Teraz walczcie! Co robiłeś? Krystian, zdradź mi technikę. Oj. Nie. Weź się trafcie, bo nie chcesz więcej jajek do sprzątania. Będzie, będzie. Przekroczenie! Brawo! Brawo ty! Na Justynę! No sprzątaj, sprzątam. Yes! Klaudia! Na chwilkę. W rundzie trzeciej uczestnicy będą musieli przeturlać, a bardziej przedmuchać jajko na sam koniec toru. Właśnie w ten sposób. Oczywiście nie wychodząc za linię, bo wtedy wracają się na start i zaczynają jeszcze raz. Rogal jest pierwszy, więc czas start! Dobra, od początku pomału. Emocje jak na grzybach, kochani. No, stój! Dobra, udało się. Pierwszy zakręt jest. Teraz tak, na spokojnie, dobrze, nie mam siły, stój, dobra, z drugiej strony, stój, dobra, 35 sekund za tobą, nie, jest, ile czasu? 42 sekundy, może to będzie jedyna konkurencja, której nie przegram, także łapa w górę, widzowie. Boże. Jesteś gotowa? Nie. Nigdy. Dobra, dawaj. Czas, start! Nie! Okej. Okay. Nie! Pomalutku, pomalutku i fajnie idzie. 15 sekund za tobą. O! Nie! Nie, stój! Dawaj, 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 dawaj! 30 sekund za tobą! Ja wam mówię, że ja to walę na hita. No dobra, czas, start! Nie ma opcji, stary. Nie przejdzie? Nie. Czas, start! Po linii było! Ale Krystian, tu przerwałeś. No. Idzie dobrze, zaraz się uda. Ile mamy czasu? Zostałeś zdyskwalifikowany! Tak, jeszcze mam czas! Było? Ja się robisz. Nie, tam ja jest. A moja stopa! Nowi? Zwyciężyłem! Zwyciężyłem czy nie? No, Krystian, jak będzie na konkurencję? Co? Został dyskwalifikowany, a później wygrał, tak? Nagle. No bo miał ostatnią szansę. Słuchajcie, jestem po prostu najlepszy świętej jajki, więc nie macie szans. Oszukuj są i lecisz na skróty. Zobaczymy, do kogo zając przyjdzie, a komu rózgę da. Słuchajcie! Łapkę swoją zostawia. Tak jak widzowie zostawia. Miał łapkę w górę. W górę. Dajcie znać w komentarzu, co wam przynosi zając. I czy zbieracie jajeczka w ogródku? Co robisz? Zbieracie sami berka? Joystickania. Masz joystick. Joystick, ale nie jajko. Dobra, kamień, papier. Odgania, tak? Tak. Kto przegra? Ten gania. 3 po 3. 3 po 3. Krystian gania. Nie, no to jest beznadziejne, on mnie złapie szybciej niż ja się biegnę. Macie 3 sekundy, żeby uciec. Raz. Cześć, stój. A gdzie ja mogę uciekać? Jaja. Słuchajcie,
zrobiłem wam dzisiaj taką jajecznicę z was. Dzisiaj zrobiłem z was taką jajecznicę, że w ogóle nie mieliście szans. Także gdzie jest moja nagroda najlepszego jajca w Ewe? Krystian, jesteś zwycięzcą! Mamy to, mamy to. Mam dla ciebie oto... widzicie jaka zazdrość. Słuchaj. Ja mam tutaj swojego wspólnika, kaczałkę. Cię dojedzie nożałkę po tym wręczaniu, tak? Koronacji. Egg Hunt Champ! Oraz drobny upominek, bardzo proszę. No i kurczę, kinderki najlepsze ever. Ej, poczekaj, trzeba zrobić opening jeszcze. Jeszcze jest pieniążek. To będzie na jajka, dla joysticka. A w środku to mamy jajeczka Kinder i... Czemu są pszczółki na święta? Dobra, my tu... Patrz! Nawet Mikołaja dostałem na te święta! To jest owca, baran. Sama jesteś baran. A propos kozła ofiarnego! Przejdźmy do kozła! Tak jest. Jeżeli wytrwaliście do końca filmu, napiszcie w komentarzu niezłe jaja, ale loja! Dobra, jestem gotowy. Jestem! Poczekaj! To są zbuki! Ale to boli! No ma bolewane jajka? Już teraz rzuć mocniej, bo to nie pęka! Nie rzucaj mocniej! Stop. Leciutko. Nie chciałam! Połamałam mu krzyż! Rogala, nie obok! Nie no! Nie dają się zbić, co? Stary, rzucam tak, żeby pękło, no sorry! Jaki będę miał, nie? No! W ucho, Justyna! Wystarczy mu chyba! Najlepsze święta ever!